Rozmowa dnia. Kłaniamy się razem z naszym gościem. Którego witamy w tym momencie. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej, były wicepremier. Dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Który będzie w gabinecie cieni kim jesienią Platformy Obywatelskiej? Pracujemy w tej chwili nad programem. 1 października zamierzamy ogłosić nowe elementy programu. Po drodze kilkanaście jeszcze konferencji, konwencji programowych w Warszawie, w różnych innych miastach. I wiem, co pan zaraz powie, że kwestie personalne są drugorzędne. Tak? Nie, nie są. Nie, nie, są, nie są drugorzędne, bo personalia to zawsze odpowiedzialność, to zawsze ktoś, kto prowadzi dany temat i z pewnością logicznym krokiem po przyjęciu programu będzie wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary. Akurat w platformie mamy nadmiar kandydatów, bo bardzo wiele doświadczonych osób, byłych ministrów, parlamentarzystów, samorządowców, więc tu raczej będzie to kwestia, kogo wskazać, a nie, że brakuje kogoś. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, który godzinę temu siedział na Pana miejscu, komentował działania opozycji antypisowskiej następującymi słowami, że. Zbyt mało jest koordynacji, i czasem nawzajem sobie te konkurujące opozycyjne ugrupowania przedstawiają, że na przykład, kiedy przedstawia się jakąś inicjatywę ustawodawczą w Sejmie, taką skierowaną przeciwko obecnej koalicji, znaczy taką, która jest odpowiedzią na jakiś ruch obecnej koalicji, to może lepiej byłoby przedstawić jeden projekt, a nie trzy różne projekty, że może lepiej byłoby też wsłuchać się w głos opozycji pozaparlamentarnej, jak pan odpowie na te. No przede zarzuty. wszystkim. Włodzimierz ten mówi z perspektywy polityka pozaparlamentarnego, więc no, przyjmuje takie spojrzenie, natomiast jego ugrupowanie nie znalazło się po prostu w parlamencie, przegrało wybory i o tym przede wszystkim powinien pamiętać. Wydaje mi się, że ta współpraca opozycji w parlamencie ewoluuje w dobrym kierunku. Było. Kilka wspólnych inicjatyw, przede wszystkim wspólny front odmowy wobec PIS-u wobec działań, łamiących konstytucję, niszczących niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Więc w tak jednak wielonurtowym środowisku opozycji, no bo mamy kilka ugrupowań mających swoją tożsamość, mając na przykład ruch Kukis 15, czasami głosuje z pisem, czasami głosuje z opozycją, to tej współpracy wydaje mi się jest coraz więcej. Czy ta współpraca doprowadzi też do zorganizowania 11 sierpnia kolejnej bardzo dużej manifestacji? Bo mówię tutaj o inicjatywie Komitetu Obrony Demokracji. Mateusz Kijowski po tym, po ostatnim proteście pod Trybunałem, w którym wzięło kilkaset osób udział, zapowiada 11 sierpnia taką, jak mówi, w starym stylu demonstrację, tak jak to było w grudniu, kiedy KOT się konstytuował. Czy Platforma aktywnie też weźmie udział w organizowaniu tego marszu? Na pewno będzie tam wielu członków Platformy, tak jak w innych przedsięwzięciach Komitetu Obrony Demokracji, natomiast no, każdy pracuje na swoim polu, my działamy w parlamencie. Komitet Obrony Demokracji stara się manifestacjami ulicznymi przyciągającymi i sympatyków poszczególnych partii, ale też i takich, którzy z nikim nie sympatyzują, pokazywać, manifestować swój sprzeciw. Akurat 11 ważny dzień, bo Trybunał będzie orzekał o ostatniej ustawie dotyczącej właśnie Trybunału, działania Trybunału, więc można się spodziewać, że ten głos tutaj będzie mocniejszy, ale Wydaje mi się, że tutaj Kot jest dostatecznie mocny, żeby i pokazał to przez ostatnie miesiące, żeby taki ruch protestu ulicznego prowadzić. My zawsze wspieramy, zawsze mamy dobre relacje, tutaj nie ma żadnych, żadnych problemów. Natomiast jesteśmy partią polityczną, parlamentarną, trochę inne mamy pole działania. I trochę też krytykował działanie Platformy Nowoczesnej przewodniczący Czarzasty, mówiąc, że PO i Nowoczesne zachowują się tak, jakby wybory miały być za dwa miesiące, tak nerwowo dodał. Tymczasem do wyborów 3 lata trzeba przyjąć trochę inną taktykę na taki długi marsz. No To chyba też zrozumiałe w ustach opozycji pozaparlamentarnej, ale czy coś w tym jednak nie jest? Będę uważał, kto przede mną przychodzi do sygnału dnia, bo tutaj trudne typuje mnie pan. Nie, pytania nie są trudne, tylko nie chcę się skupiać na komentowaniu tego, co mówił Włodzimierz Czarzasty. To się broni samo i słuchacze oceniają. Jak mówiłem wcześniej, opozycja pozaparlamentarna ma trochę inną perspektywę i zrozumiały, że krytykuje tych, którzy są w parlamencie. Ja uważam, że im więcej naszej aktywności w Sejmie, w Senacie, tym lepiej tego oczekują Polacy. Od opozycji nie oczekuje się tego, żeby cztery lata spała i czekała na wybory, więc widać tę aktywność, widać naszych posłów, senatorów, widać też parlamentarzystów innych ugrupowań. To bardzo dobrze. Aktywność zawsze jest potrzebna w polityce. Jak interpretować to robocze hasło, o którym Platforma mówi w kontekście jesiennego nowego otwarcia? 24 września spotkanie klubów obywatelskich, 1 października konwencja programowa i Grzegorz Schetyna mówił o haśle zasługujesz. Na, na więcej że będziecie się ścigać w obietnicach socjalnych z prawem i sprawiedliwością? Czy... Nie będziemy się ścigać w obietnicach socjalnych, na pewno, bo to nie nasza rola i, i to by wiodło w ślepą uliczkę. Zresztą PiS ze swoimi obietnicami ma już problem, bo nie jest w stanie ich dotrzymywać. To hasło, nawiązujące zresztą świadomie do hasła brytyjskich lejberzystów z wygranej Blaira w latach 90., zasługujesz na więcej. Potem wielokrotnie w różnych odmianach wykorzystywane w Polityce Polskiej i no, światowej pismę, innymi, w pokazuje, pokazuje to, że chcemy, żeby każdy w naszym programie dostrzegł propozycje dla siebie. To nie znaczy, że dostanie 100 zł czy 200 zł więcej, ale że będą takie rozwiązania, które pozwolą mu zarabiać więcej szybciej mieć mieszkanie, mieć lepszą edukację dla swoich dzieci, lepszą służbę zdrowia. To jest. Hasło robocze, jak powiedział przewodniczący schetyna, czy takie motto, które przyjęliśmy sobie do pracy programowej. Znaczy każde rozwiązanie oceniamy z punktu widzenia tego, co poszczególna Polka, poszczególny Polak będzie miał z tych rozwiązań. Myślę, że po takich programach, które pisaliśmy, rządząc trochę resortowo, to jest istotna zmiana podejścia i to chcieliśmy tym roboczym hasłem pokazać. Ale też ciekawą rzecz zapowiedział Grzegorz Schetyna, że to spotkanie 1 października, ten wielki kongres programowy, to też nie jest punkt docelowy, tylko również po tej konwencji ciąg dalszy spotkań, ciąg dalszy pracy nad tym, nad tym programem, czyli to nie będzie jeszcze ta, ta ostateczna, finalna propozycja. Ta co no tak, ostateczna, finalna propozycja, to było jasne od samego początku, będzie na wybory. Najpierw samorządowe w 2018, potem parlamentarne, w 2019. Nikt nie oczekuje od partii politycznej, żeby trzy lata przed wyborami Pokazała, z czym do tych wyborów pójdzie. Natomiast będzie tam bardzo wiele ciekawych, śmiałych, nowych pomysłów. Dyskutujemy o nich w tej chwili jeszcze cały wrzesień na pracę programową i na pewno to nie jest tak, że 1 października wrócimy do domów i będziemy czekać. Chcemy właśnie z tymi nowymi pomysłami ruszyć z ofensywą właśnie kluby obywatelskie właśnie kolejne spotkania. To, co zaczęliśmy w czerwcu konwencjami regionalnymi, pokazało, że chęć dyskusji członków, sympatyków Platformy jest bardzo duża, i kluby obywatelskie, których kilkaset się odbyło, ja brałem też w różnych takich spotkaniach udział, pokazują, że ludzie chcą rozmawiać, ludzie chcą dyskutować nie o Platformie, o Polsce, o, o swoim życiu, o swoim otoczeniu o tym, co należy zmienić więc partie są po to, żeby taką debatę prowadzić, wywoływać. Myślę, że to jest całkiem naturalne. A w którą stronę te dyskusje prowadzą? Bo ja pamiętam, jak jeszcze kandydując na przewodniczącego Grzegorz Schetyna mówił na takiej inaugurującej, inaugurującej swoją kampanię konferencji, że jemu się marzy powrót do takiej dawnej, wielonurtowej Platformy Obywatelskiej, takiej, w której jest miejsce i dla skrzydła konserwatywnego, i dla skrzydła liberalnego. Czy to jest też zgodne z odczuciem tych, którzy przychodzą na spotkania klubów obywatelskich, czy też idzie to w jakąś inną stronę? Tak to jest zgodne. Bardzo potrzeba platformie takiej dyskusji tożsamościowej, kim jesteśmy i rzeczywiście w pierwszej fazie różnych rozmów, spotkań o tym sporo rozmawialiśmy, bo osiem lat rządzenia w polskich warunkach to była prawie że wieczność, bardzo dużo czasu, nikt tak długo nie rządził, brakowało czasu na takie dyskusje, rozmowy, które mówią po co się funkcjonuje w polityce, jaki jest wymiar ideowy i wydaje mi się, że teraz ta dyskusja, która zresztą też przyniesie pewne ideowe wskazówki na 1 października, wokół tego się koncentruje. To nie są rzeczy błahe, to są rzeczy nie tylko dla członków istotne, ale też, jak myślę, dla wyborców, więc też, też i o tym rozmawiam. Czy to znaczy, że Grzegorz Schetyna ma czas do 1 października na to, żeby z ewentualnymi ten tendencjami odśrodkowymi, jeśli jeszcze jakieś są w Platformie, sobie poradzić? Uważam, że ten dobry rozpęd Platformy uzyskany przez obywatelskie konwencje programowe, wyraźne drugie miejsce w sondażach, on zmniejsza tendencje odśrodkowe, bo wszyscy widzą, że praca przynosi rezultaty i że warto się starać, aby Platforma była jak najmocniejsza i że te inne możliwości, które są w dzisiejszej polityce, no nie są dostatecznie atrakcyjne dla członków Platformy. Zresztą do wyborów jest bardzo daleko. Więc ja sądzę, że to nie działania kierownictwa czy przewodniczącego Schetyny, ale rosnąca siła Platformy będzie sprawiała, że tych tendencji odśrodkowych będzie mniej, bo one się wiążą zawsze ze słabością, a nigdy z siłą. A więcej dowiemy się, przypomnę, 24 września na wielkim spotkaniu Klubów Obywatelskich. Potem 1 października konwencja programowa Platformy Obywatelskiej. A dziś już rozmawiałem z wiceprzewodniczącym PO, byłem wicepremierem i byłym ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A następnym razem zaprosimy Pana na 7.15. Wstaję Wysłuchana wcześniej. Audycja dostępna będzie na stronie jedynkapolskieradio.pl